Miałem też gdzieś zawsze takie poczucie, że jestem niedostatecznie dobry, że jeszcze ciągle czegoś nie wiem, to się ciągle uczyłem. Uczyłem się, jak działa w ogóle marketing, jak działa wie, sprzedaż, o co chodzi, social media. Czy z dna można się tylko odbić? Niekoniecznie, można na nim zostać. Kilka dobrych lat pracy głębokiej ze sobą, żeby się nauczyć odpoczywać. Wierzyłem w to, czy miałem takie poczucie, że przegrywam swoje życie. Że już nic we mnie nie będzie, że to jest koniec, że naprawdę straciłem ostatnią szansę. Wydaje nam się, że jak już to następne będziemy mieli, to będzie ostateczne szczęście. Nie będzie, za chwilę to się stanie Twoim cierpieniem. Jeżeli interesują Cię kryptowaluty, inwestycje i budowa finansowej niezależności, to zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. No to zaczynamy. Moi drodzy, dzień dobry. Kolejny odcinek Świadomie Niezależnych. Dziś wyjątkowy odcinek z naszym gościem Pawłem Wikingiem Pawlakiem, czyli hipnoterapeutą, trenerem przygotowania mentalnego i sportowców, i przedsiębiorców. Cześć Paweł. Dzień dobry. Bardzo mi miło, że mogę tutaj być. Ja również się cieszę na ten materiał. I Paweł, w pierwszej kolejności powiedz nam, czym się aktualnie zajmujesz na tym etapie swojego życia. Aktualnie stoję na czele projektu, który zwie się Inner Warsaga. Saga. Naszym celem jest wyposażyć ludzi w takie podstawowe narzędzia do pracy ze swoją podświadomością, czyli ja mam taką wizję, że każdy człowiek powinien być w stanie być takim trenerem mentalnym dla siebie, niezależnie od tego, czym się zajmuje, rozumieć, jak działa jego umysł, jego emocje i przede wszystkim, jak można na swój umysł pływać i aktywnie się zmieniać. A poza tym, niedawno zacząłem także moją ścieżkę jako inwestor, zarówno z Wami, z Instytutem Kryptografii, jak i też zainwestowałem pierwszy raz w firmę gdzie jestem po prostu bardziej wspólnikiem niż jestem wyangażowany operacyjnie, czy, czy bardziej właśnie jestem od know-how, a nie od takiej aktywnej pracy, a więc rozwijam też, zaczynam rozwijać też inne po prostu biznesy po drodze. Plus zajmuję się też sportem hobbystycznie, a może nawet bardziej zawodniczo. Pracuję nie tylko jakby ze sportowcami, ale sam też wróciłem na arenę sportową i a chcę trochę jeszcze tutaj powalczyć w sportach siłowych. Super, bo będziemy mieli kilka wątków do poruszenia. Już sobie też je w głowie zanotowałem. Powiedz, to jest takie pytanie rozpoczynające gdzieś tam nasz każdy wywiad. Na jakim etapie życia postanowiłeś, że świadomie będziesz budował swoją niezależność? Więc to wydaje mi się, że od zawsze to było gdzieś w głowie, już od małego chłopca. Pamiętam, że miałem takie przekonanie po prostu za dzieciaka nie tyle, że będę kiedyś bogaty, ile że to jest niemożliwe, że mi się nie uda, chociaż potem w życiu to dość burzliwie wypadało. Zawsze byłem takim typem raczej buntownika. Szczególnie się to odpaliło, kiedy byłem nastolatkiem. Wtedy byłem metalowcem, grałem w kapeli. Myślałem, że będę żył z muzyki. Okazało się, że nie do końca będzie to możliwe. Trafiłem na studia, na architekturę, bo gdzieś w mojej głowie to był taki architekt, to jest taki artysta, który zarabia też dobre pieniądze. Studia w ogóle nie spełniły moich oczekiwań. Na drugim roku je rzuciłem. Po drodze miałem też trochę burzliwych przeżyć. Straciłem ojca, a zmarł. I cóż, kiedy trafiłem do pierwszej poważnej pracy, po około roku zostałem z niej usunięty. Miałem pieniądze na dwa miesiące życia, nawet na niecałe dwa miesiące życia. Mieszkałem i utrzymywałem się już wtedy zupełnie sam. Mieszkałem z moją pierwszą taką poważną partnerką, miałem 20 albo 21 lat i w międzyczasie zacząłem taki mój poboczny projekt. Na studiach poznałem trójbój siłowy i razem z kolegą z drużyny założyliśmy kanał na YouTubie. Zaczęliśmy też na Instagramie wrzucać nasze treningi. I to, jak warto trenować, żeby być silnym. I po prostu wtedy, kiedy zostałem wyrzucony z pracy, nie miałem w ogóle środków, stałem przed decyzją szukać kolejnej pracy, albo postawić wszystko na jedną kartę i spróbować w ciągu tych dwóch miesięcy zacząć żyć z tego po prostu kanału. Bo pierwsi ludzie się zaczęli wtedy odzywać, czy piszemy plany treningowe, czy pomagamy w treningach i tak dalej, więc uznałem, że może to jest taki wiesz, koling od wszechświata i że zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby w dwa miesiące zacząć zarabiać i w ciągu dwóch miesięcy prawie miałem dokładnie taką samą wypłatę, jak miałem w tamtej pracy. To nie były duże pieniądze, bo jakieś trzy tysiące wtedy zarabiałem i mniej więcej tyle mi się udało po dwóch miesiącach wypracować z tego kanału, więc uznałem, że wszystko poświęcam temu i zacząłem właśnie się realizować w tej dziedzinie. I dalej już poszło do tego, pewnie zaraz przejdziemy. tutaj poszło do katastrofy. To nie jest historia sukcesu jeszcze. Okej. Okay. No, to zaraz tym bardziej do tego przejdziemy. Natomiast mm. chciałbym jeszcze zahaczyć o temat studiów, bo wiele osób młodych no, zastanawia się nawet teraz, którzy, którzy nas oglądają, którzy, którzy są w naszej społeczności. Może bardziej nawet nie chciałbym od Ciebie wyciągnąć informacji, czy warto iść na studia, czy nie warto, tylko z Twojej perspektywy, jak to wyglądało u Ciebie, jaką lekcję Ty odebrałeś z tych studiów, powiedziałeś, że jednak rzucili, że nie spełniły Twoje oczekiwań i na przykład u mnie było tak samo. Natomiast też, może od razu byś powiedział w kontekście tego, czym się zajmujesz, jak można by było taki proces myślowy przeprowadzić w kontekście tego, żeby prawdopodobnie podjąć najlepszą decyzję, najbardziej spójną ze sobą w kontekście właśnie studiowania. Życie mnie nauczyło, że zarówno teoria, jak i praktyka są tak samo ważne, chociaż pewnie praktyczne zastosowanie tej teorii jest po prostu takim ukoronowaniem tego wszystkiego i najważniejsze. Wiesz, w sportach siłowych mm, mieliśmy właśnie takie podejście, że nie nauczysz się dźwigać sztangi czytając książkę. Warto jest znać biomechanikę ciała, anatomię, rozumieć jak działają mięśnie, jak działają dźwignie, jak działa fizyka, bo pokonywanie ciężaru to też jest fizyka, ale potem potrzebujesz iść na siłownię i wykonać te kilka tysięcy przysiadów, żeby zrozumieć co przeczytałeś. I ze studiami dla mnie jest taki problem i odkryłem to bardzo wcześnie, że na przykład wyżywa się na mnie jakiś tam pan magister, który skądinąd wiem, że na przykład w wieku 30 lat mieszka w matko no nie, co dla mnie z poziomu faceta jest po prostu no, niedopuszczalne e, i ma na swoim koncie jeden komercyjny projekt, a zachowuje się, jakby zjadł wszystkie rozumy i wydaje mu się, że student jest po to, żeby go brzydko mówiąc... Ja, między innymi, dlatego miałem problemy na studiach, bo ja nie byłem tym studentem, który się bał, że go wyrzucą, tylko potrafiłem po prostu otwarcie powiedzieć w niecenzuralnych słowach, co myślę na ten temat i jak wygląda prawda. Dlatego było mi się też ciężko utrzymać na tych studiach. Ale wiesz, po prostu poraziło mnie to, że na całym wydziale jest może wiesz, kilka osób na palcach jednej ręki, którzy faktycznie mają portfolio, na które możesz popatrzeć i powiedzieć, wow, ten gość zaprojektował dużo budynków, zna się na rzeczy. Reszta to są teoretycy, którzy mają o sobie nie wiadomo jakie mniemanie. Ja mam znowu wderzenie ze sportem, bo jak ktoś dużo mówił na temat podnoszenia, ale nie miał wyników na sztandze, to nigdy nie był traktowany poważnie, a tutaj się mnie zmusza do dokładnie odwrotnego podejścia. No i to moje buntownicze nastawienie tutaj bardzo mi w tym przeszkadzało, żeby po prostu przez to przejść, i dlatego na drugim roku uznałem, że jednak mnie to nie interesuje, tym bardziej, jeżeli jak sobie zdałem sprawę, że przez pięć lat będę się uczył w większości od ludzi, którzy nie mają pojęcia o praktyce projektowania. Będę się uczył rzeczy, które nie mają nic wspólnego faktycznie z zawodem, bo zobacz, na całe, na, w ciągu dwóch lat miałem tylko pół roku zajęć w projektowania 3D i to były ćwiczenia raz na dwa tygodnie i mieliśmy opanować pięć różnych programów, więc to w praktyce wyglądało tak, że brałeś jeden program do projektowania 3D, miałeś na to półtorej godziny czy tam godzinę, um, godzinę warsztatów um, i... A miałeś to opanować. Czyli ostatecznie i tak musiałeś się tego sam uczyć w domu i nikt się nie przygotowywał, jak to się naprawdę robi. A my żeśmy wykreślali również rapitografami na deskach kreślarskich projekty, czego nikt nie robi. Czyli wiesz, spędzę 5 lat, robiąc rzeczy, których się nie robi, po to, żeby wtedy mógł iść jako praktykant, zarabiać 1800 zł i klikać w autokadzie komuś projekty e, i zrobić jeszcze uprawnienia, dwa lata w biurze projektowym, rok jako kierownik budowy, czyli zajmie mi to w najlepszym scenariuszu 8 lat, żeby w ogóle ubiegać się o to, że ja mogę podpisać projekt i wtedy dopiero będę. Budował biznes i będę się uczył, jak w ogóle pozyskiwać klientów, jak w praktyce budować te, te, te wszystkie rzeczy, i tak dalej. Czyli kiedy ja zacznę wyrabiać, kiedy ja zdobędę tą moją niezależność. Zbyt długa droga, no nie? A ja miałem gdzieś tam w głowie, że przed 30 chciałbym być tym milionerem. Więc dlatego to rzuciłem i nie wiem, czy studia warto robić, czy nie warto. Jeżeli potrzebujesz wiedzy, to pewnie warto. Natomiast trzeba o tym pamiętać, że zawodu cię nie nauczy teoretyk, jego perspektywa jest ważna ale potrzebujesz też praktyki. No i teraz pytanie, czy będzie w stanie ją po prostu zdobyć i ogarnąć. Także ja nie lubię mówić ludziom, co mają robić, ja lubię pokazywać, jak warto pomyśleć o rzeczach, żeby samemu odkryć swoją prawdę bo nic nie jest czarno-białe w życiu, umysł bardzo lubi upraszczać, ego bardzo lubi mieć poczucie, że ma ostateczne odpowiedzi, ale tyle razy się przekonałem, że nie mam racji, że jest zupełnie inaczej niż myślałem i głównie dzięki temu mi się udało osiągnąć sukces, że byłem w stanie to przyznać, wybaczyć, że jest inaczej, więc nie wiem, czy warto. W pewnych pewnie dziedzinach warto, w pewnych nie warto. Warto odkryć swoją drogę i po prostu pamiętać o tym, że praktyki nic nie przebije, dopóki nie robimy czegoś w praktyce, mamy tylko wyobrażenie na dany temat, jak te rzeczy faktycznie wyglądają, trzeba tego doświadczyć, nabudować ten kapitał doświadczenia. I to jest to, co jest najważniejsze. Szybki przerywnik. Jeżeli zainteresował Cię temat, w którym specjalizuje się Paweł, czyli programowanie podświadomości, to bardzo dobrze się składa, ponieważ na naszą prośbę przygotował on krótki poradnik dotyczący wprowadzenia do programowania podświadomości. Jeżeli jesteś zainteresowany tematem i chcesz dowiedzieć się więcej, to przejdź w link w opisie, odbierz materiał i korzystaj. Wracamy do materiału. No to jakie dwa, trzy pytania zadałbyś sobie, kiedy byłbyś. Jeszcze cofając się, tak? Przed, mając tą wiedzę, co masz teraz przed, wy, przed wybraniem studiów, czy idę, czy nie idę i jakiego kierunku? No i widzisz, to jest pytanie, na które mm, pewnie odpowiadam trochę inaczej niż, yy, niż większość ludzi, bo to jest pytanie na zasadzie, co byś sobie powiedział młodszemu, tak? I wiesz co, patrząc na moją historię, nic bym sobie nie powiedział, bo nie chciałbym niczego zmieniać. Bo gdyby ten małolet nie był taki, jaki był, gdyby ten małolat nie kumał jak działa świat, gdyby się nie władował we wszystkie problemy, gdyby nie był na którymś etapie butny, gdyby nie był na którymś etapie wystraszony, to by nie wbudował tego, co zbudowałem dzisiaj. Więc nic bym sobie nie powiedział, nic bym w sobie nie zmienił, bo nie wydaje mi się, żeby to tak działało, że gdybym się uchronił przed różnymi błędami, to by było lepiej. Niekoniecznie byłoby. Lepiej, bo tak jak mówię, dzięki wszystkim doświadczeniom wierzę, że jestem w miejscu, w którym jestem, więc powiedziałbym mu, iść na studia, rób wszystko tak, jak robisz i tyle. Chociaż nawet nie wiem, czy, ta czy danie mu pewności, że dobrze robi, nie rozwaliłaby całego procesu, bo wieczna niepewność, wieczne wątpliwości i podważanie siebie i całego świata było ważnym elementem mojej drogi. Okej. Okay. No to do tego też nawiązujemy i w kontekście tej drogi teraz chciałem dopytać, żebyś opowiedział jeszcze dał taki szerszy kontekst. Opowiedziałeś, że poszedłeś w to, w ciągu dwóch miesięcy zarobiłeś tyle, ile zarabiałeś na etacie, z którego cię wyrzucili, więc dalej w to szedłeś. No i co się stało, bo mówi, że się wykoleiłeś. Mhm. Wiesz, to był taki projekt, który się opierał na trenowaniu innych ludzi, czyli pisaliśmy plany treningowe, nagrywaliśmy materiały, wideo, robiliśmy szkolenia z techniki przysiadu, wyciskania martwego ciągu i my żeśmy się wstrzelili w doskonały moment. Te parę lat temu social media działały trochę inaczej, o zasięgi nie było tak trudno i w naszej niszy trójboju siłowego nie było praktycznie nikogo. Wszystkie te drużyny, które dzisiaj są takie duże, na przykład pod sztangą, chłopaków, pozdrawiam, Czyli oglądają, oni zaczynali razem z nami. Seba, kot się dopiero wtedy też jakby rodził. Wszystkie te nazwiska, które dzisiaj są jakimiś takimi większymi postaciami, startowały mniej więcej wtedy, kiedy my, więc nie było tak naprawdę konkurencji. Więc nie było trudno tak naprawdę zacząć się tam pojawiać, a że miałem też gdzieś zawsze takie poczucie, że jestem niedostatecznie dobry, że jeszcze ciągle czegoś nie wiem, to się ciągle uczyłem, uczyłem się jak działa w ogóle marketing, działa wiesz, sprzedaż, o co chodzi social media i w taki pokraczny sposób próbowałem robić po prostu rzeczy coraz lepiej. Więc na początku zaczęliśmy się bardzo fajnie rozwijać, tego widzisz zacząłem tą drogę bardzo młodo, zacząłem ją z wieloma nie, nieuświadomionymi nawet problemami, nie mówiąc o, o przepracowaniu tych problemów i po prostu w jakimś momencie przestałem sobie radzić z życiem. Na przykład temat prokrastynacji był zawsze moim dużym problemem. Odkładałem na ostatnią chwilę, nie robiłem rzeczy, które powinienem był zrobić. Zawsze doprowadzałem do momentu, gdzie miałem ogrom rzeczy, nie spałem po nocach, no nie wiesz, nadrabiałem na ostatnią chwilę. Nie miałem pojęcia tak naprawdę, jak się zarządza pieniędzmi, nie miałem pojęcia, jak się zarządza firmą, nie miałem pojęcia, jak wiesz, we, zarządzać w ogóle finansami, żeby było na podatki, żeby było na inwestycje, żeby było na to. Były wielkie plany, ale totalny brak umiejętności. Do tego w moim życiu pojawiły się używki, na którymś etapie pojawiło się, wiesz, takie ta ciemna strona życia i tego też nie dźwignąłem. To jest ciekawy w ogóle wątek, bo jak byłem młodszy, to myślałem, że wiesz, tylko debile się uzależniają. Tak mówiłem, no nie, że to wiesz, to jest problem kretynów. A potem sam się okazałem, okazało, że nie jestem w stanie zapanować, wiesz, nad alkoholem, nad nad i nad tego typu rzeczami. Ehm. Byłem w takim chorym schemacie, wiesz. Jak, jak się wszystko waliło, to byłem dokładnie tym gościem, którym zawsze chciałem być. Byłem tym archetypem po prostu byłem zde zde zdeterminowany, zdyscyplinowany, potrafiłem pracować po 16 godzin dziennie. Jak wiedziałem, czego chcę, miałem wielkie plany. I jak tylko wychodziłem na proszę, jak już czułem, że za chwilę będzie przełom, Wtedy wszystkie demony wysypywały się z szafy i wracałem do punktu wyjścia, tylko z coraz większymi długami. I tak w wieku 26 lat miałem już 250 tysięcy złotych na, na swoim koncie długu. Miałem, wiesz, sprawy w urzędach, sprawy w banku i miałem po prostu totalny burdel w życiu i sam byłem, wiesz, uzależniony właśnie od alkoholu, od, od ferii, od foksu. Dramat po prostu, no nie? I dopiero te doświadczenia z dotknięcia dna Sprawiły, że zrozumiałem, jak te wszystkie rzeczy działają, że inaczej. Wtedy wierzyłem w to, czy miałem takie poczucie, że przegrywam swoje życie, że już nic we mnie nie będzie, że to jest koniec, że naprawdę straciłem ostatnią szansę. A tak naprawdę, z dzisiejszej perspektywy patrząc, tak naprawdę wtedy wygrywałem życie. Bo dzięki temu, że czułem ten ból, dzięki temu, że mi te rzeczy nie wychodziły, że, że nie mogłem na siebie patrzeć, że byłem więc zdesperowany, żeby zrozumieć, co się ze mną do cholery dzieje, dlaczego skoro wiem, że chcę coś robić, to nie mogę tego zrobić, dlaczego skoro sobie obiecuję, że więcej czegoś nie zrobię, to w kółko popełniam te same błędy do znudzenia. I tak właśnie trafiłem na pierwsze w ogóle materiały o tym, czym jest podświadomość, jak to wszystko działa, trafiłem na pierwszą sesję hipnozy i różne inne warsztaty iż nagle okazało, że to wszystko jest logiczne, że to wszystko wynika z czynników których w ogóle nie byłem świadomy i zacząłem po prostu się tego uczyć, zacząłem to rozumieć i zacząłem to wykorzystywać. Więc gdyby nie miał, gdy miał tych wszystkich doświadczeń, nie byłbym w stanie zrozumieć, jak działa ludzki umysł i nie byłbym w stanie dzisiaj robić tego, co robię z innymi ludźmi i tego, co tak naprawdę sprawiło, że zarobiłem pierwsze pieniądze, które potem przeinwestowałem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc tak wyglądała w ogromnym skrócie po prostu ta ścieżka. Takie dwa krótsze pytania jeszcze a propos tego, co powiedziałeś. W kontekście tego, bo powiedziałeś, że dotknąłeś dna. Czy z dna można się tylko odbić? Niekoniecznie. Można na nim zostać. Co spowodowało u ciebie, że się odbiłeś z niego? Było coś we mnie, co sprawiało, że cały czas szukałem. Bo wiesz, to nie było tak, że ja na tym dnie się czułem wygodnie. To nie było tak, że ja nie chciałem więcej, że było mi ok, w tym tak, jak jest. Ja chciałem być inny, a jednocześnie nie byłem w stanie być inny. I to po prostu nie mogłem tego przełknąć. Nie rozumiałem, dlaczego tak jest, że chcę wymiany, że dowiaduje się, wiesz, czytam mądre książki, słucham mądrych ludzi, próbuję zmienić myślenie, próbuję się dyscyplinować, próbuję organizować swoje życie i mogę to zrobić, ale tylko przez chwilę. To jest trochę tak, jak z tą osobą, która, wiesz, chce się odchudzać i potrafi trzymać 2 trzy tygodnie dietę i nagle wszystko pęka, mimo że jest zdeterminowana, żeby coś wymienić, to sięga po to jedno ciastko i dalej leci po prostu w tygodniowy ciąg jedzenia ciastek. No nie? I tak u mnie to wyglądało na każdej po prostu przestrzeni życia. Nie tylko z używkami, a po prostu też wiesz w pracą, czy w jej brakiem, wiesz serialami, porno, jedzeniem, wszystkim po kolei. No nie? To były takie po prostu cykle. Ja chciałem je skończyć, chciałem w końcu regularnie robić to, co naprawdę czułem, że jest dla mnie dobre i to, z czym się naprawdę dobrze czułem. Więc to, to, to coś sprawiało, że ciągle szukałem i mimo, że wielokrotnie miałem już takie poczucie, że nic z tego nie będzie, to jednak coś sprawiało, że kolejny element, kolejny element układanki, aż w końcu po wielu latach ta tama pękła i zaczął się efekt lawinowy pozytywnych zmian. Okej, okay. i drugie pytanie. W kontekście używek, jeżeli o tym już mówisz, to z jakiego powodu one się pojawiły? No bo powiedziałeś, że mówiłeś, że się nie da uzależnić, potem się pojawiły. W sensie, dlaczego? Wiesz, ja zawsze byłem rockendrolowcem. także jak ja byłem nastolatkiem, no to a, mój czas wolny wyglądał w ten sposób, że graliśmy w kapeli, piliśmy, wiesz, browary albo się rozbijaliśmy po prostu gdzieś po mieście, po koncertach e, i, i byłem jakby cały czas w takim balecie. I wtedy tak naprawdę <laughs> nie traktowałem tego jako jakikolwiek nałóg, bo wydawało mi się, że to jest lifestyle. To się nałogiem stało, kiedy ja nie chciałem tego robić, a i tak, że tak powiem, miasto mnie wciągało. To było wiele lat Później. Więc alkohol był ze mną zawsze, w sensie od młodości. Tylko nigdy nie traktowałem go jako problem. Ja też nigdy nie byłem taką osobą, która musiała, nie wiem, pić codziennie. Więc to na początku nie wzbudza Twoich podejrzeń, nie? Bo wiesz, pijesz na przykład w weekend, kiedy jesteś na koncercie, kiedy jest jakby na to czas, to jest akceptowalna społecznie norma, no nie? Problem się pojawia wtedy, kiedy sobie mówisz, nie, nie mogę iść na miasto, nie mogę imprezować, nie mogę za nic chwytać. A i tak jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności, nagle masz tego drinka, masz tą łychę w ręku, pijesz jedną szklankę, po czym jest druga, potem dzwonisz po prostu, wiesz, żeby ktoś przyjechał z kopertą, i nagle się okazuje, że tak dwa dni sobie balujesz, wydajesz kasę, której nie masz i się wpakujesz coraz większe kłopoty, a Twój umysł momentalnie zaczyna inaczej działać, i nagle po tym pierwszym drinku Ty już nie masz pilnych projektów, nie? przecież dasz radę, wyrobi się, trochę, trochę dłużej posiedzisz na następny dzień, przyciśniesz z robotą, a tak w ogóle to można to przełożyć. I to mnie po prostu wiesz, przerażało, bo nawet nawet w tych późniejszym okresie, tak jak mówię, to nie było tak, że ja potrzebowałem na co dzień czegokolwiek, żeby funkcjonować. To były takie zrywy. No ja potrafiłem dwa tygodnie, nic nie brać, a no bo o czym właśnie dziwny zbieg okoliczności i jazda bez trzymanki. I znowu sobie wiesz, budzisz się. Po całej, po całej tej akcji patrzysz w lustro, widzisz po prostu tam słabe usza, śmiecia, który nie umie się wdyscyplinować, który rozwala swoje życie na własne życzenie, obiecujesz sobie, że nigdy więcej nie wrobisz takiej głupoty i dwa tygodnie faktycznie pracujesz, myślisz, że jest git, obniżasz troszeczkę gardę i jasta, no nie? Także te używki się gdzieś krok po kroku po prostu pojawiły. No nie, I też ktoś pokazał na jakiejś imprezie, było fajnie, potem nie było na przykład kontaktu z tym przez pół roku, potem znowu ktoś coś miał i tak krok po kroku, wiesz, na zasadzie gotowania żaby, w tym wiesz, przykładzie, nie, że wrzucasz żabę do zimnej wody, odkręcasz wodę, ona się nie zorientuje, zanim się ugotuje. Jak wrzucisz ją do wrzątku, to wyskoczy od razu. I tak to się pojawiało. Tylko nie wdawałem sobie sprawy, że to nie jest kwestia uzależnienia od substancji, tylko to jest kwestia głębszego właśnie programu, bo my się nie uzależniamy od rzeczy. My się uzależniamy od efektu, który jest skojarzony z danymi rzeczami. Za pomocą czynności czy substancji albo od czegoś uciekamy, albo próbujemy sobie coś zaspokoić. Więc tak to się pojawiło, a potem okazało się, że to jest tak naprawdę dźwignia do zbudowania dobrego życia. No właśnie, i 26 lat, minus 250 tysięcy na koncie, teraz ile masz lat? 31. 31, czyli 5 lat minęło. Tak, no to był taki jakby szczytowy moment, z którego już było takie przebudzenie i odbicie. Tam był ten moment, kiedy pękła tama. Czy według ciebie work-life balance istnieje? Czy jakkolwiek podchodzisz do tego w ten sposób? To jest trudne pytanie, no bo jak można zdefiniować work-life balance? Z mojej perspektywy, no to, że jednak masz, czas i na to, i na to, jeżeli chodzi gdzieś tam o bardziej życie prywatne pasje, hobby, z drugiej strony na pracę, no i że nie poświęcasz jej kosztem rodziny, chyba, że świadomie dokonujesz takiego wyboru, że jednak jedno lub drugie będzie bardziej cierpiało, nie? Czyli na przykład nie będę więcej zarabiał, ale mam więcej czasu z rodziną, więcej z nimi spędzam i tak dalej, nie? Wiesz, nigdy w życiu nie miałem hobby. W sensie wszystko to, co było moim hobby stawało się bardzo szybko moją jakby pracą. Ja, na przykład, jak w młodości grałem na gitarze, to ja to traktowałem jako pracę. Czyli ja inwestowałem po prostu czas w to, żeby jak najlepiej grać, bo wierzyłem w to, że wywstanę po prostu gwiazdą roka. Więc to nie było moje hobby, to była moja praca nad przeszłością. Jak poszedłem na architekturę, to nie miałem hobby poza architekturą, no bo chciałem być inżynierem, architektem, więc no. Nie miałem czego innego do robienia w wolnym czasie. Jak stałem się trenerem, no to zarabiałem na tym, co kocham, czyli na dźwiganiu ciężarów. Więc ja poświęcałem czas na to, żeby dowiadywać się o nowych metodach, jak działa ciało i tak dalej, i tak dalej. I trenowanie samego siebie, trenowanie swoich zawodników. A jak po drodze odkryłem, że najważniejszym czynnikiem performance nie jest wcale mądry w sensie to jest ważny element mądry plan treningowy. Ale nie plan jest najważniejszy, tylko to z jakim mindsetem do tego planu podchodzisz i jak wszystkie inne rzeczy dookoła planu optymalizujesz. To zająłem się całkowicie pracą z umysłem, i to się stało tak naprawdę moim hobby, które szybko znowu stało się moją pracą, bo najpierw zacząłem pracować z zawodnikami, a potem, kiedy rozsypał się mój klub, rozsypał się cały ten biznes, rozstałem się na nożach z moimi wspólnikami, to wystartowałem zupełnie nowym brandem, gdzie już całkowicie się oddałem pracy z ludzkim umysłem. Więc ja, że nigdy nie miałem czegoś takiego, że mam inną pasję niż to, co robię. Więc tutaj ciężko jest mi mówić o life, bal o life balance, o life work-life balansie, bo tutaj go nie mam i nigdy go nie szukałem. Dalej, jeżeli chodzi o rodzinę, nie mam dzieci. Tak, mam partnerkę. Moja partnerka jest też moją asystentką, więc tak naprawdę razem pracujemy. I powiem Ci, że odkąd w ten sposób działamy, to nasz związek najlepiej wygląda, bo tak naprawdę wspólnie tworzymy coś i spędzamy ze sobą całe dnie, tak naprawdę, po prostu pracując obok siebie. Ale też mamy przestrzeń na to, żeby po prostu pogadać, iść na spacer czy coś obejrzeć. I powiem Ci, że ja nigdy w ogóle nie myślałem w takich kategoriach, żeby szukać balansu. To jest, wiesz, dla niektórych ludzi, to jest ciekawa rzecz, bo dla niektórych ludzi na przykład odpoczynek, tego typu rzeczy przychodzą naturalnie, rozumieją to. Dla mnie to był temat, który mi zajął w ogóle kilka lat, kilka dobrych lat pracy głębokiej ze sobą, żeby się nauczyć odpoczywać. Ja byłem po prostu spaczony w tym, w tym punkcie, bo ja albo pracowałem. Albo prokrastynowałem, więc myślałem o tym, że powinienem pracować, a nie pracuję, więc to też nie jest żaden wypoczynek. A potem, jak zacząłem uczyć się w ogóle wypoczywania, to nie wypoczywałem, tylko realizowałem zadanie zregenerowania się. I ja tak naprawdę od niedawna zaczynam odkrywać, czym w ogóle wypoczywanie jest. I wychodzę z tego chorego, chorego schematu. To był mój bardzo głęboki, właśnie wiesz, temat. Więc pewnie nie jestem najlepszą osobą do tego, żeby się wypowiadać na temat balansu. Brażę, że go nie szukałem, dwa, że większość, rzeczy, większość życia go nie miałem. I dzisiaj tak naprawdę się tego uczę, ale nie uczę się tego z poziomu, że czegoś mi brakuje, że coś jest nie tak w moim życiu, bo ja bardzo lubię to, w jaki sposób ja żyję. I w toku mojej pracy ze sobą ja się po prostu stałem taką osobą, która tak żyje, która żyje w sposób zdyscyplinowany, nie dlatego, że umie się do tego zmuszać, tylko dlatego, że żyje ja w jej tak dobrze. Więc ja na przykład wiesz, wstając codziennie o 5 rano, to nie wymaga ode mnie wysiłku. Trenując 7 razy w tygodniu, to nie wymaga ode mnie wysiłku. Trzymając odpowiednie żywienie, to nie wymaga ode mnie wysiłku. Realizując projekty na czas, nie wymaga to już ode mnie żadnego wysiłku. Więc to nie jest tak, że ja próbuję wiesz, pogodzić wszystkie rzeczy, Poupychać je w ciągu tygodnia i gdzieś trzeba się po tym regenerować i odpoczywać i szukać jakiejś równowagi. Po prostu tak się najlepiej czuję, kiedy realizuję projekty i kiedy mam trochę przestrzeni dla siebie, żeby układać w głowie, żeby poznawać jeszcze głębiej siebie i żeby też udoskonalać się, aby po prostu jeszcze fajniejsze rzeczy w swoim życiu robić. To też trochę inaczej zadam kolejne pytanie, które chciałem zadać, bo zwykle jest to czy szczęście da się kupić. Natomiast ty trochę inaczej podchodzisz do pewnych rzeczy, no bo dużo pracowałeś nad podświadomością, miałeś pracę ze sobą, więc może bardziej bym zapytał w kontekście tego, czy jesteś szczęśliwy, albo czym jest dla ciebie szczęście, jak to rozkminiasz? Mhm. Jestem szczęśliwy. Jestem szczęśliwy i szczęście to jest dla mnie możliwość życia w zgodzie ze sobą. To znaczy, że wszystkie te czynności, które podejmuję... Podejmuję z wyboru i są one w zgodzie ze mną. To znaczy, że moja firma działa tak, jak ja bym chciał, żeby działała, jest zgodna z moimi wartościami, otaczam się ludźmi, z którymi chcę spędzać czas, a nie z którymi muszę spędzać czas, zajmuję się tymi rzeczami, które są bliskie mojemu sercu, tak wygląda mój sport, tak wygląda mój lifestyle. I nie ma w tym po prostu takich elementów, które nie tyle są poza kontrolą bo to brzmi jak pewna obsesja tylko nie ma takich elementów które właśnie tak jak kiedyś pojawiają się a ja ich nie akceptuję i nie umiem sobie z nimi poradzić więc to jest dla mnie szczęście że po prostu czuję że to co robię jest dobre i że chcę to robić robię to z wyboru a nie bo trzeba i potrafię po prostu się wyrażać we wszystkim co robię potrafię w tym odnaleźć siebie Dopytałbym jeszcze, w jaki sposób w takim razie według Ciebie, albo jak ty do tego podchodziłeś, bo zaraz możemy domyśleć się, że możemy otworzyć tą furtkę i wejść w temat programowania podświadomości, ale jak odpowiedziałeś sobie na pytanie, bo też powiedziałeś, że żyć w zgodzie z, ze sobą i tak dalej, nie? Jak to, jak, jak, jak odnaleźć to. Co jest dla mnie zgodne, nie? co ja lubię robić, co nie ja lubię robić, jakbyś do tego potrzebował? To jest genialne pytanie, bo to był też mój temat. Ja pewnie, jak o, o tym opowiadam, to można odnieść takie wrażenie, że jestem gościem, który wiedział, czego chce i po prostu realizowałem plan. Jednak w rzeczywistości przez większość swojego życia miałem ciągłe wątpliwości, czy na pewno chcę tego, co robię, czy idę w dobrym kierunku, czy może nie ma czegoś ważniejszego, czym mógłbym się wająć. Na przykład, kiedy prowadziłem drużynę trójboju, to się tak zastanawiam, no z jednej strony lubię ten trójbój, ale ja chciałbym coś wielkiego zrobić, nie? chciałbym coś po sobie zostawić, jak to jest głupie dźwiganie sztangi, nie? czy ja naprawdę coś zmieniam, czy ja naprawdę coś wartościowego dla świata robię. Miałem ciągle tego typu wątpliwości, nie wiedziałem, czego dokładnie chcę. Nie potrafiłem sobie wyobrazić tego mojego idealnego życia, jak często wiesz, w coachingu jest. Nie wyobraź sobie swoje cele, w jakim domu chcesz żyć, jaki ma samochodem jeździć, jak ma wyglądać Twoja partnerka, jak ma wyglądać twój dzień, nie, nie umiałem tego zrobić, szelak po prostu trafiał. wiesz? Zastanawiałem, czy coś ze mną jest nie tak. Znowu, z dzisiejszej perspektywy wiem, że to dobrze, że tak było, bo dzięki temu, że ciągle nie byłem pewien tego, co chcę robić, że ciągle nie znałem odpowiedzi, to szukałem, szukałem, szukałem. Gdyby ktoś 10 lat temu mi powiedział, że się dzisiaj będę zajmował hipnozą albo wiesz jakimś programowaniem podświadomości, że będę wiesz ustawiał mental ludziom, to bym się w niego zaśmiał. Dla mnie to była w ogóle nie wiem jakaś szarlataneria w najlepszym przypadku. W życiu bym nie przypuszczał, że stanę się kimś takim. Więc ta klarowność przyszła po wielu latach poszukiwania. Więc z dzisiejszej perspektywy wiem, że ten brak przekonania, ten brak klarowności, brak pewności co do ścieżki jest elementem gry. I teraz ludzie często oczekują, ja też oczekiwałem, że w jakimś momencie po prostu powinna się pojawić ta jasność, jak się pojawi jasność, to już z zupełnie innego poziomu będę działać. Tylko, że dopóki nie wyruszysz w tę podróż, to nie doświadczysz tych wszystkich rzeczy, które sprawią, że odkryjesz, czego ty tak naprawdę chcesz. Ta klarowność nie przyjdzie od siedzenia na kanapie albo od realizowania planu minimum. Ja wpadłem na to, jak mental jest ważny, bo nie radziłem sobie ze sobą i dlatego, bo widziałem, że są zawodnicy... Którzy się starają, a wcale nie osiągają rezultatów, no nie? Są zawodnicy, którzy boją się sztangi, i są zawodnicy, którzy czekają na to, żeby się zmierzyć z tym największym ciężarem. I się zastanawiałem, hmm. czy jest jakiś przełącznik, czy te tak zwane, wiesz, jaja można wyhodować, czy to jest tak, że albo to masz, albo tego nie masz. Tym bardziej było to dla mnie ważne, bo sam byłem tym zawodnikiem, który nie do końca był pewny siebie, kiedy dźwigał, ok? Więc. To właśnie te wszystkie wydarzenia sprawiły, że odkryłem coś, o czego istnienia nawet nie przypuszczałem i okazało się, że to jest moja droga. I przy okazji odkryłem, że mam do tego talent, a nie miałem pojęcia. Wiesz, jak trafiłem pierwszy raz na kurs hipnozy, to gość się mnie pyta, czy już się kiedyś uczyłem. Ja mówię, co ty, nie jestem zielony? No bo używasz języka hipnozy. Ja mówię, co to jest język hipnozy? Okay. Więc gdybym ciągle nie szukał, gdybym się nie rozbiło o ścianę wielokrotnie, to bym nie wiedział, do czego mam w ogóle talent, i być może bym tak przeżył całe życie wypełnie nieświadomy. Więc z mojej perspektywy można to odkryć tylko wychodząc, wiesz, ruszając w podróż. Więc bierzesz, co się wydaje, być najsensowniejsze w tym momencie, postanawiasz sobie, żeby być w tym najlepszym, jak to tylko możliwe, i tyle, i idziesz, i masz wątpliwości, nie jesteś pewien, i nie wiesz, ile ci wychodzi raz nie, to jest nieistotne. Nie musisz wiedzieć. Dowiesz się po drodze. Oglądają nas też młode osoby, między innymi, mówimy o, pro, o programów świadomości, zaraz pewnie o tym powiemy więcej, ty o tym uczysz, ale takie programowanie też odbywa się za pomocą np. social mediów, gdzie wiadomo, że większość osób tak, my też z tego korzystamy, no, na przykład bardziej prowadzimy biznes dzięki temu tak, i zarabiamy, no ale z drugiej strony większość osób wiadomo, że konsumuje wszystkie treści, no i nimi są w jakiś stopniu programowani. No i teraz pytanie moje jest do ciebie w tym kontekście, jak według ciebie, jaki według ciebie wpływ konsumowane treści w internecie mają wpływ na właśnie podświadomość, na układanie nieświadome, tak z perspektywy np. młodej osoby tego mentalu który może wpłynąć na przyszłość, no i wiesz, jak, jak gdzieś tam to rozgraniczyć, jak tym zarządzić według ciebie? Wiesz, ja w ogóle nie lubię wartościowania na zasadzie, że coś jest dobre, złe, bo ciężko jest stwierdzić. Rzeczy są, jakie są, są zupełnie neutralne, to jest kwestia tego, co my z tym zrobimy, jak to wykorzystamy. Są dobre i złe strony pewnie tego, co się dzisiaj dzieje. I teraz wiesz, okej, okay, mamy internet, mamy nieograniczony dostęp do wszystkiego, widzimy tam różne wzorce. Ale jeżeli się cofniesz 40 lat do tyłu, to też masz wzorce, tylko że masz bardzo ograniczone wzorce, bo masz wzorce swoich nauczycieli, swoich rodziców, swojej rodziny i najbliższego otoczenia. Teraz co jest lepsze? Mieć ograniczone wzorce takie, czy mieć całą pulę wzorców, których różne są w sensie jakby konstruktywne, a niektóre są bardzo destruktywne. Ciężko stwierdzić, prawda? Chodzi o to, co z tym zrobimy. I na całą tą ekspozycję w social media można patrzeć w ten sposób, że warto o tym pamiętać, że nie wszystko, co widzimy, jest prawdziwe, dokładnie tak samo jak nie wszystko, w co wierzymy, jest prawdziwe. Bo nasze umysły są w taki sposób ukształtowane, tak działa nasze ego, że kiedy zbudujemy sobie pewien zestaw wyobrażeń i przekonań na temat świata, to one się wydają prawdziwe i wydaje się, że inaczej być nie może. I to się staje naszymi ograniczeniami bardzo często. I tak samo, jeżeli nie będziemy poddawać wątpliwość przekazów social media, to też możemy się manewrować w iluzję, dokładnie w taką samą, jak bezgranicznie ufając sobie i swojemu osądowi i mając przekonanie, że pozjadaliśmy wszystkie rozumy i mamy odpowiedzi na wszystkie pytania. Dla mnie niewątpliwie pozytywnym aspektem tego, co się dzisiaj dzieje, jest to, że właśnie masz dostęp do bardzo wielu różnych wzorców i możesz na przykład zobaczyć, co jest możliwe, okay? Jeżeli na przykład widzisz, że możesz być młodym chłopakiem i odnieść sukces finansowy, to pojawia się gdzieś właśnie taka, takie ziarno, Ręko w głowie, które może wykiełkować, że niekoniecznie musisz być wskazany na to, co ci mówią, że, że w tobą będzie. Okay? Ale możesz też się wmanewrować w różne iluzje na temat tego, co w życiu jest ważne, a co w życiu nie jest ważne. To jest skomplikowany temat, i tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi, co zrobić, co jest dobre, co jest złe. Tylko ja się dotrwam odrobinę wcześniej. Poznajemy to wszystko za pomocą naszego umysłu. I teraz, jeżeli nie zainwestujesz czasu w zrozumienie, jak działa twoje najważniejsze narzędzie, czyli umysł, narzędzie, za pomocą którego obsługujesz każde inne narzędzie, to będziesz podatny na manipulacje, będziesz podatny na iluzje i ostatecznie to sobie samemu zrobisz krzywdę. No nie? Więc. To jest bardzo szeroki temat, i on otwiera mnóstwo różnych właśnie dyskusji, chociażby na temat tego, czy wolność jest dobra. No bo to, co masz teraz w internecie, to jest pewnego rodzaju wolność. Masz wolność do oglądania wszystkiego, co tylko chcesz obejrzeć. No i teraz, czy to jest dobre czy złe? No, bo jeżeli ograniczymy ci, co możesz oglądać, to nie masz wolności, ale być może w jakiś sposób cię chronimy. Tylko pytanie, czy chroniąc cię, nie ograniczamy cię w jakiś sposób, a może jednak dając ci ekspozycję na wszystko, narażamy cię na różne błędy poznawcze, na różne iluzje i robimy ci krzywdę. To są, wiesz, roskwiny, które tak naprawdę nie mają jasnej odpowiedzi, bo są bardzo, ale to bardzo skomplikowanymi tematami. Więc jak nie, jak, jak nie uniknąć iluzji w tym wszystkim, dokładnie w taki sam sposób, jak się nie ulega iluzji w, ze własnym umysłem. Czyli warto jest podważać, czy to, co widzę, jest prawdziwe. Czy to, co widzę, jest takie, jakie mi się wydaje. Dokładnie tak samo, jak jest z moimi myślami. Jeżeli ja sobie myślę, że na przykład w tej sytuacji, w której jestem, nie da się nic zmienić, albo nie da się, nie wiem, wyjść ponad pewien poziom, to czy na pewno mam rację? Bo przecież, jeżeli nie mam racji, to jest to w moim interesie, żeby się dowiedzieć, bo to ja w ostatecznie na tym tracę. A jeżeli zrozumiem, że być może to działa inaczej, to to ja będę na tym zyskiwać. Więc dokładnie z takim samym nastawieniem warto patrzeć na wszystko, co się pojawia i też zwracać uwagę na to, jak już podważam, to w którą stronę podważam? Czy podważam moje ograniczenia, czy być może podważam różne szanse i opcje na to, żeby się rozwinąć i iść dalej. Te striki, to nie jest proste, bo studiowanie umysłu nie jest łatwe. To jest trening, to jest praca, ale wierzę w to, że to jest najważniejsza praca, jaką możemy zrobić. To jest to, co mi dało wolność, to jest to, co sprawiło, że zrobiłem więcej niż przypuszczałem, że będzie dla mnie możliwe i że uwolniłem się od wszystkich moich ograniczeń. Może nie wszystkich, no, nadal mam jak każdy człowiek pewne ograniczenia, ale uwolniłem się od wielu moich ograniczeń, wielu schematów i zacząłem w końcu żyć tak, jak faktycznie chciałem żyć. To jest ten jeden czynnik. Zrozumienie, co robi mój umysł, jak działają moje emocje, jak działa moja podświadomość. Więc to jest odpowiedź: studiuj swój umysł, a będzie trudniej tobą manipulować, będzie trudniej ci wpadać w różne iluzje, trudniej wpadać w te wszystkie pułapki, które ostatecznie nas ściągną w dół. No to właśnie już tobie zapisałem nawet, żebyśmy się w takim razie cofnęli ten krok wstecz, i żebyś powiedział, ale znowu, żebyśmy za bardzo nie szli szeroko, tylko nawet jeżeli możesz polić jakieś materiały czy od siebie, jak można najprościej zacząć tą pracę z umysłem, żeby jeżeli ktoś, kto nas słucha, mówi, OK, zweryfikuję sprawdzę, czy to prawda, potestuję, co powinien zrobić? Co Naj może zrobić? Najprościej to, co można zrobić, to zamknąć oczy i siebie poobserwować. Czyli rozwijmy to. Kiedy odczuwamy jakąś emocję, jakiś dyskomfort, coś, co nie jest przyjemne, to w trybie domyślnym próbujemy od razu sobie z tym jakoś poradzić. Czyli. Masz zrobić jakiś projekt, ale się pojawia niechęć do robienia tego projektu, więc próbujesz sobie jakoś z tym poradzić. Czyli albo próbujesz się poczuć lepiej, albo, próbujesz, albo temu po prostu ulegasz i idziesz w Instagram, czy idziesz zrobić kawę, czy nie wiem, włączyć sobie porno, albo próbujesz to zignorować i działać pomimo. I to jest właśnie podstawowy błąd, bo warto sobie zadać pytanie, co ja naprawdę czuję. Zobacz, w mojej perspektywie, jak sobie kiedyś o tym myślałem, to mi się to wydawało strasznie nielogiczne. Dlaczego, skoro wiem, co mam zrobić, i wiem, że to będzie dla mnie dobre, to jednocześnie nie chcę tego zrobić, nie mam siły, rozpraszam się, nie mam motywacji, nie mam chęci, cokolwiek tutaj możesz podstawić? Przecież to nielogiczne. Albo skoro wiesz, że coś ci nie służy, coś działa w przeciwnym kierunku niż chcesz iść, i obiecujesz sobie i nie chcesz tego robić, to czemu w kółko popełniasz te same błędy? Coś się, kurde, nie tak, nie, to jest nielogiczne. To by znaczyło, że sam sobie robię krzywdę, co jest wbrew ewolucji, nie? No bo skoro ewolucja prowadzi do tego, żeby przeżyć i żeby się rozmnażać, to autosabotaż czy robienie sobie krzywdy, autodestrukcja jest dziwnym w ogóle konceptem wobec tego. Więc być może jest coś głębiej. Być może chodzi o coś innego niż się wydaje. I teraz weźmy tą prokrastynację. Co jeżeli na przykład 20 lat temu, kiedy miałeś te kilka lat, realizowałeś jakiś projekt do szkoły, też spędziłeś wiele dni nad tym, byłeś cały oddany tej pracy, byłeś dumny z tego, co zrobiłeś, pokazałeś to w klasie, a nauczycielka Cię wyśmiała albo po prostu powiedziała, że to jest do dupy i klasa Cię wyśmiała, to Twój umysł sobie skojarzył, że realizowanie projektów to jest potencjalny ból, ośmieszenie i odrzucenie. Więc skojarzyłeś sobie dokładnie w samej zasadzie, jak włożysz rękę do ognia, to cię oparzy, więc odruchowo cofasz rękę przed ogniem. I mija te 20 lat i twój automat w głowie patrzy, ej, realizuje projekt. Przecież już kiedyś coś takiego robiłem i się skończyło źle, to lepiej tego nie rób. I wyrzuca ci emocje, które sprawiają, że nie masz siły, nie chcesz, rozpraszasz się i tak dalej. Jak spojrzysz z tej perspektywy, to nagle to nie jest lenistwo i bycie jakimś dziwnym, tylko to jest Twój schemat obronny, który sprawia, że po prostu nie robisz tego, co wiesz, że powinieneś zrobić. I teraz, jeżeli nie zrozumiesz tego schematu, nie zobaczysz, co się tak naprawdę kryje pod Twoim dyskomfortem, to jesteś wobec niego bezsilny. Więc najprostsze, co możesz zrobić, kiedy czujesz jakąś ne negatywną emocję, jakiś lęk, jakiś brak chęci, brak energii, to nie próbuj nic z tym zrobić, tylko zamknij oczy i przyjrzyj się, co Ty naprawdę czujesz. I zadaj sobie kilka pytań. Jest taka magiczna wiesz, konstrukcja. Gdybym wiedział, to co by to było? Nie? Gdybym wiedział, co ja naprawdę czuję? Gdybym wiedział, dlaczego naprawdę nie chcę tego zrobić? Gdybym wiedział, dlaczego potrzebuję na przykład nie generować rezultatów? Nie? Gdybym wiedział, z czego to tak naprawdę wynika? I tutaj oczywiście w programowaniu podświadomości uczę ludzi, jak to robić wie, skutecznie, są na to całe, wiesz, metody, procesy i tak dalej, algorytmy postępowania, ale zasada jest ta sama. Chodzi o to, żeby nie próbować sobie poradzić z tym, co czujesz, tylko zrozumieć, co się dzieje, bo ludzie sobie nie radzą ze sobą nie dlatego, że są słabi, że są niewdyscyplinowani, że czegoś im brakuje, tylko dlatego, że nie wiedzą, co naprawdę próbują zrobić. Bo nasze motywacje są zawsze proste, albo próbujesz od czegoś uciec, albo próbujesz coś sobie zaspokoić, jakiś brak. I teraz, jeżeli nie rozumiesz co i dlaczego naprawdę czujesz, to nie wiesz, z czym tak naprawdę masz walczyć. I możesz mnóstwo wysiłków w to włożyć, ale atakujesz nie to, co trzeba, nie tu jest problem, próbujesz usunąć wkutek, a nie przyczynę. Więc od tego się zaczyna praca. W, w umysłem. Ludziom się wydaje, że trening mentalny to jest wymaganie od siebie więcej, nie? Powtarzanie sobie jakichś rzeczy, wizualizowanie sobie, czy słuchanie jak kto sobie poradzi, czy jak myślą topowi gracze. Dopóki nie zrobisz doświadczenia, dopóki doświadczenie cię tego nie nauczy, to to jest tylko teoria i wracamy wiesz do tego, czego zaczęliśmy w ogóle tą dzisiejszą rozmowę, Aż tylko wyobrażenie o tym, czym jest mindset. Bez doświadczenia go nie zbudujesz, a świadome przeżywanie tego, co czujesz, już jest doświadczeniem i już jest poznawaniem siebie, i odkrywasz kolejne warstwy, co się kryje pod tym płaszczykiem, wiesz, poza, poza zasięgiem twojej świadomości. Bo to decyduje o tym, gdzie jesteśmy w życiu, a nie to, jak bardzo nam zależy, czy jak bardzo chcemy. I od razu nawiążę do tego, co mówiłeś, o tym, że no, żeby podnosić dobrze sztangę, to trzeba też mieć trochę techniki. Więc w kontekście tego, o czym powiedziałeś, rozpoczęcia pracy, wsłuchanie się w siebie i zobaczenie, co ja tak naprawdę czuję, jakie jedną, dwie książki tytuły byś polecił w kontekście tej praktyki, tak, żeby sobie móc też zerknąć na to, co na przykład Tobie dało dużo w tym kontekście. Jest, to, nie mam właśnie żadnej takiej jednej książki, która opisuje to, co ja robię. Bo to jest po prostu zlepek mnóstwa różnych... A twoja te... książka? Moja książka będzie najbliżej, tak? Po prostu nie chciałem w pierwszej kolejności by się do niej odnosić. Wiesz, to, to w jakiś sposób ja patrzę, to jest zbitek ogromnej ilości szkół, tradycji, e, psychologii, terapii, e, treningu właśnie mentalnego, ale też takich rzeczy jak szamanizm, jak buddyzm. E, wiesz, nigdy się nie bałem czerpać z takich rzeczy, które często przez twardo stąpających po ziemi e, ludzi jest nazywane po prostu, wiesz, czymś odjechanym, e, czy wiesz, oderwanym, odklejonym od rzeczywistości, bo tam też odkryłem naprawdę mnóstwo, mnóstwo wartościowych rzeczy. Więc generalnie naprawdę mnóstwo skorzystałem na buddyzmie, i podstawowe nawet nauki buddyjskie na temat natury umysłu są po prostu genialne, żeby zrozumieć, co tutaj się dzieje. A wiesz, buddyzm powstał parę tysięcy lat temu, tak? A różne koncepcje możemy rozumieć w inny sposób, nawet samo prawo karmy, no nie? Karma się często ludziom kojarzy z nagrodą lub karą. W ogóle nie o to chodzi. Karma to jest przyczyna i skutek. Czyli jeżeli śwadzisz ziarna jakichś działań, zbierzesz plony potem. Buddyści to oczywiście przenoszą na, wiesz, na różne, na, na ciąg wcieleń, które się dzieją od zarania czasu właściwie od zawsze a i które będą się działy, dopóki nie przermiesz tego koła. Nie musisz w ogóle w to w ten sposób wchodzić. Ale zobacz, prawo przyczyny i skutku. Czyli na przykład, twoja prokrastynacja dzisiaj nie jest taka, bo taki jesteś, tylko wynika z jakichś wcześniejszych doświadczeń, zdiagnozuje, będzie w stanie to zmienić. Czy nawet, wiesz, w buddyzmie jest genialna koncepcja samego cierpienia. Buddyści opisują tak, są trzy rodzaje cierpienia. Pierwsze jest bardzo oczywiste, jeśli jesteś głodny, to cierpisz, jeśli zimno, to cierpisz. To wszyscy są świadomi, wszystkie istoty to przeżywają, ale drugi rodzaj cierpienia jest bardziej tricky, bo to jest cierpienie wynikające z tego, że tak naprawdę hmm, nie da się nasycić niczym z zewnątrz. Przykład. Jesteś na saunie, jest fajnie, cieplutko, rozluźniasz się, ale przekroczysz pewną barierę, zaczynasz się męczyć, zaczynasz być odwodniony, zaczynasz być przegrany, przegrzany, zaczynasz cierpieć, więc myślisz sobie wskoczyć do lodowatej wody, opić się tej w ogóle zimnej wody, będzie wspaniale. Wylatujesz z tej sauny, wskakujesz do lodowatej wody, jest po prostu wow, jest orgazm, nie? Posiedź w niej wystarczająco długo, za chwilę zaczniesz cierpieć, bo jest ci zimno i marzysz o powrocie do sauny, z której przed chwilą uciekałeś. I tak działa wszystko w naszym życiu, jak się temu przyjrzysz. Nie? Wydaje nam się, że jak już to następne będziemy mieli, to będzie ostateczne szczęście. Nie będzie. Za chwilę to się stanie Twoim cierpieniem. No nie? I trzeci rodzaj cierpienia, to jest, oni mówią, wszechogarniające cierpienie, które wynika z tego, że się odradzasz w ciele, które jest wyposażone w umysł, i przechodzisz na świat, postów, po w którym to tak działa. Więc jedyny sposób na cierpienie to jest przerwać koło wcieleń, czyli Nirvana. Okay? Ale wybacz, jak to przeniesiesz na swoje życie, bez żadnych duchowych po prostu konsekwencji tego, to już masz pewne, pewien obraz, że gonitwa za czymkolwiek nie ma większego sensu i że ta gonitwa może być co najwyżej narzędziem do transformacji wewnętrznej, dzięki której odkryjesz spokój, szczęście i radość we wszystkim, co robisz, bo nie ma znaczenia, gdzie tak naprawdę jesteś w życiu, ma znaczenie z jakiej perspektywy do tego podchodzisz. I oczywiście łatwiej to wszystko zrobić, kiedy masz mniej problemów, czyli na przykład masz niezależność finansową i możesz sobie pozwolić też na to, żeby, nie wiem, na przykład trzy tygodnie spędzić na pięknej, nie wiem, plaży w Tajlandii i sobie medytować nad sobą, nie? Ale to nie jest cel sam w sobie. To są warunki, które są łatwiejsze, ale w każdych warunkach masz wszystko, czego potrzebujesz, żeby poukładać sprawy w środku. No nie? Więc książki, czytaj, co się da. Ja nie wiem, co na przykład w Twoim wypadku, wiesz, przemówi do Ciebie. Ja lubiłem tego typu rzeczy, ktoś inny lubi tego typu rzeczy. Warto sobie zdać sprawę, że wszystkie książki na temat umysłu, na temat różnych właśnie form terapii, psychologii, duchowości i tak dalej, one się wprowadzają do różnych perspektyw patrzenia po prostu na to, jak działa umysł. Jeżeli uczysz się czytać między wierszami i będziesz właśnie patrzeć, co to mówi o naturze umysłu, to możesz czytać tak naprawdę cokolwiek, może nawet czytać thriller, ale jeżeli po, popatrzysz na studium psychologii tych postaci i zadasz sobie pytanie, jak to się łączy ze mną, to już tak naprawdę studiujesz umysł. Możesz to nawet zrobić oglądając seriale. Seriale są zwykle świetnie napisane pod kątem postaci, różnych wjawisk, schematów. Okej, okay, co to mówi o naturze umysłu, jak to się ma do mnie? Możesz studiować wszystko, tak samo jak możesz studiować naturę. Nawet opadający liś na wietrze, wiesz, seria skojarzeń, cyk, coś sobie uświadamiasz, idziesz do przodu. Chodzi o świadome konsumowanie życia tak naprawdę. Dlaczego według Ciebie ludzie nie osiągają sukcesu, chyba że to się wiąże y, z tym, co i tak mówiliśmy, no to tak możesz też skrócić, nie? Wiesz, no często odpowiedzi są, chciałem powiedzieć, że głupkowate, może po są banalne, bo nie wiem, bo nie chcą wystarczająco, czy bo się wystarczająco nie starają. To jest tylko skutek, a nie przyczyna. Prawdziwa przyczyna leży gdzieś głęboko w środku. Chodzi o to, w jaki sposób jesteśmy zaprogramowani i o to, czy w ogóle jesteśmy tego świadomi. Jeżeli jesteś nauczony bać się, jeżeli masz pokojarzone jakiekolwiek działanie, parcie do przodu z ryzykiem, z zagrożeniem itd., to nie będziesz, choćby nie wiem, jak się będziesz starać, to twój system obronny będzie Cię w tej ścieżki zawracać. Więc ja wierzę w to, że ludzie nie osiągają sukcesu nie dlatego, że nie chcą, czy że tam im niewystarczająco mocno zależy, tylko albo nie mają narzędzi, albo nie mają odpowiednich przewodników, albo nie mają przede wszystkim świadomości, co nimi zarządza. OK? Czy nie mają odpowiednich wzorców? Nie każdy ma tyle farta, żeby trafić na odpowiednie wzorce, żeby mieć odpowiednie programowanie, i teraz, jeżeli tego nie masz, to nie wiesz, jeszcze przegrana sprawa. Być może potrzebujesz ruszyć z tego punktu braku, żeby naprawdę zrozumieć, jak te rzeczy działają. Więc podsumowując, ja uważam, jakbym miał jednym zdaniem odpowiedzieć, ludzie nie odnoszą sukcesu, bo nie mają świadomości na temat tego, co naprawdę czują, co ich ogranicza i czego i dlaczego chcą. Też mi się taki wniosek nasunął teraz, jak mówiłeś, o tym, że w takim razie każdy z nas był jakoś, jest jakoś zaprogramowany do momentu, jakoś jak sobie tego nie uświadomi. No i właśnie jedne na przykład osiągają sukces, pomimo tego, że mogą myśleć o te sprawy, Ale akurat tak udało im się, że przypadek sprawił, że byli zaprogramowani, ale każdy może sobie to przeprogramować, tak jak mówisz, i pójść dalej. Ty miałeś jakiegoś mentora podczas swojej drogi? Takiego jednego? Ja generalnie. Jak patrzę na moją historię, to gdyby nie ci ludzie, którzy we mnie uwierzyli, zanim ja byłem w stanie w siebie uwierzyć, to bym nie był w tym miejscu, w którym jestem. To nie jest tak, że sobie poukładałem, bo jestem ponadprzeciętnie sprytny, mądry, świadomy tylko dlatego, że spotkałem właśnie dużo ludzi, którzy mi przekazali pewną wiedzę, zarówno na poziomie sportowym, jak i na poziomie biznesowym, jak i przede wszystkim na poziomie duchowo-rozwojowym. Gdzie po prostu miałem okazję nauczyć się tego wszystkiego? Ale to były osoby, które sam znamyś, tak? Pracowały z nimi jeden na jeden? Mhm. Pytam, pytam do tak. tego, żeby to pytanie trochę rozwinąć, no bo też jest tak, że często właśnie szukamy sobie jakiegoś mentora, od którego dużo bierzemy, wiesz, mhm. Jakiś Andrew Tate, y teraz są też popularne i takie różne rzeczy, ludzie Sigma i tak dalej. No i chciałem zapytać Ciebie, właśnie, jak ty? Szukałeś mentora, czy szukałeś, czy sam go znalazłeś? Wiesz, jaki miałeś do tego podejście? Jak próbowałem był... szukać, to nie byłem w stanie znaleźć. Jak się skupiłem na sobie, to się sami pojawiali. <noise> Także często, jak mnie ktoś pyta, jak, jak spotkać nauczyciela, jak wiesz, jest takie, w hermetyzmie jest, takie, to jest taka szkoła filozoficzno-duchowa jest takie powiedzenie, że a, jak, jak uszy ucznia są gotowe, to znajdą się usta nauczyciela, które wypełnią je wiedzą. I w to wierzę, że nie da się na siłę tego znaleźć. Ludzie się pojawiają w odpowiednim momencie. Jeżeli nie możesz znaleźć takich ludzi, to znaczy, że masz coś jeszcze do ogarnięcia. Jak to ogarniesz, to się pewnie ktoś pojawi. I ja się najwięcej nauczyłem od ludzi, których miałem okazję poznać osobiście i z którymi miałem okazję regularnie osobiście pracować. Bo trzeba pamiętać o tym, że Specyfika social media i specyfika tego współczesnego świata jest taka, że ludzie komunikują bardzo powierzchowne tematy, i nasza rozmowa też jest zajebiście powierzchowna. My nawet nie dotykamy powierzchni, jeżeli chodzi o umysł. Ale jak w ciągu godziny można przeprowadzić człowieka przez wiedzę, której przyswojenie zajęło Ci kilka lat i którą poznałeś na bazie realizacji wielu projektów i na bazie kilku tysiąc, tysięcy osób, z którymi na przykład indywidualnie pracowałeś w relacji uczeń-nauczyciel albo nauczyciel-uczeń itd. Nie da się tego zrobić. A do tego mamy taką tendencję, że wszyscy oczekują, że obejrzenie jednej czy dwóch rolek dziennie wymieni Twoje życie, więc twórcy się do tego dostosowują, jest popyt, jest podaż. I coraz płytsze treści tak naprawdę powstają. Więc mnóstwo z tych osób, które często oceniamy w internecie jako fajne, niefajne, tak naprawdę nie, nie, nie jesteśmy w stanie nawet dotknąć odrobinę głębi, która tam za tym wszystkim jest. Do tego, wiesz, ludzki umysł działa tak, że lata za podnietami, więc wiesz, Andrew Tate podejrzewam na przykład, że wypełni innym gościem, jak z nim spędzisz na przykład kilkadziesiąt godzin niż tym gościem, który rzuca jakieś teksty, które sprawiają, że ludzie dostają pierdolca i produkują się w komentarzach. Nie wiem w ogóle, po co marnują ten czas, który mogliby poświęcić na faktyczny rozwój, tylko przeżywają jakiegoś typa ze Stanów, no ale to, to jest główny problem w ogóle z social mediami. Tylko chodzi o to, że Tutaj nie znajdziesz głębokiej wiedzy. Głęboką wiedzę się doświ doświadcza się przede wszystkim. Robisz to poprzez swoje doświadczenie. I najbardziej wartościową wiedzę dostałem właśnie w ten sposób, że nauczyciele byli w stanie. Mm, byli w stanie dostosować swój przekaz do moich, na przykład, do moich filtrów, mojej percepcji. Byli w stanie mi to podać na zasadzie metafor, przykładów, historii, które rezonowały ze mną, i dzięki temu byłem w stanie dużo głębiej na, na te wszystkie tematy po prostu spojrzeć. Gdyby nie moi mentorzy, nie byłbym w miejscu, w którym jestem dzisiaj. Dlatego zawsze to podkreślam, że tak jak w sporcie nie dojdziesz do mistrzostwa samemu. Być może był tam ktoś w historii, kto prowadził się przez całą karierę sam. Ale znakomita większość zawodników ma sztab trenerski wokół siebie. Nie jednego trenera, ma trenera głównego, trenera motoryki, trenera siły, dietetyka, fizjoterapeutę i tak dalej. Ma sztab po prostu, bo nie jest w stanie samemu zobaczyć wszystkich rzeczy. Ja to nazywam właśnie perspektywa zawodnika i perspektywa trenera. Perspektywa zawodnika jest taka, że w dużym detalu możesz wybaczyć, co jest w danym treningu, a z perspektywy trenera możesz wybaczyć, co się dzieje w skali wielu sezonów, na przykład jak poprzednie sezony wpływają na to, co jest i jak to, co jest, będzie. Wpływać na kolejne sezony. I każdy z nas też jest poniekąd takim zawodnikiem i trenerem dla samego siebie, ale wśród ludzi, których znam, ludzi sukcesu, też terapeutów bardzo dobrych czy trenerów, nie ma ani jednej osoby, która byłaby w stanie wszystko u siebie samodzielnie zobaczyć, wyłapać i nie wpaść po prostu w pewne pułapki własnego myślenia. Dlatego potrzebujesz drugiego człowieka czy grupy innych osób, które są w stanie zobaczyć pewne sprawy, zwrócić na coś uwagę, czy które mają bogatsze doświadczenia w danym zakresie, dzięki czemu widzą jak na dłoni, że się pakujesz na przykład w pułapkę, czy że nie widzisz pewnych rzeczy, które dla nich już są oczywiste, bo mają te doświadczenia. Więc wierzę w to, że warto jest współpracować z ludźmi, warto przede wszystkim współpracować z praktykami. I jeden z moich nauczycieli zawsze powtarzał, nie nauczysz się wszystkiego z jednej szkoły. I to jest genialne. Więc nie bądź fanatykiem jednej drogi, jednej szkoły, jednej osoby, tylko warto jest uczyć się różnych perspektyw i syntetyzować to w pewną swoją własną drogę. Mhm. Powiedziałeś, że te tematy poruszamy powierzchownie, no i. Jakby tak jest, no te, tego nie zmienimy, no ale po to jest też ten materiał, żeby te, ta seria, tak, żeby osoby, które nas oglądają, jeżeli to ich zainteresuje, jak, w jakiś sposób z nimi zarezonuje, wzięły to do siebie i yy, no, poszły dalej w tą, w tą rabbit hole, jak to się, jak to się mówi. Yy, mam pytanie o dwie porażki, które obróciłeś w lekcję. Domyślam się, że no, o jednej już powiedziałeś, tak, w kontekście tego dotknięcia dna i z tego wyciągnęliśmy lekcję. Czy masz jeszcze taką jedną porażkę? lekcje, łamane na lekcje, z którą mógłbyś się podzielić, z którą wyciągnąłeś też jakieś wnioski? Nie wiem, czy miałeś na przykład jakąś porażkę po tym, jak sobie już te tematy poukładałeś, czy na przykład w ciągu ostatniego roku dwóch? Mm -hmm. no, w ciągu ostatnich, ostatnich paru lat nie było jakichś szczególnych porażek. Lekcje są cały czas. Może też tak mogę powiedzieć, że nie było porażek, bo ja przestałem patrzeć na rzeczy jak na porażki. Wiesz, to jest tak, jak się uczysz rzucać do kosza, to nie możesz od Ciebie oczekiwać, że od razu trafisz za trzy punkty. Tak? Rzucasz raz, ok, za bardzo w lewo. Drugi raz, okej, okay, za bardzo w prawo. Okej, okay, tu za słabo. I w końcu, o, trafiłem, czyli to jest odpowiednio. I na przestrzeni kolejnych lat zmieniasz po prostu stosunek, tak? Na 20 nietrafionych masz jeden trafiony. Za parę lat na 10 nietrafionych masz jeden trafiony. A każdy nietrafiony rzut jest elementem budowania rzutu trafionego. Więc jak tak popatrzysz na porażki, to nie ma faktycznie żadnych porażek. I... Ja w moim życiu mnóstwo takich momentów miałem, gdzie właśnie miałem wrażenie, że przegrałem, ale potem się okazało, że tak naprawdę zawsze wygrywałem. Wiesz, doprowadziłem się do tych długów, dzięki temu się nauczyłem. Jak tego nie robić, tak? Nauczyłem się w jakiś sposób nie budować biznesu, to jest niesamowicie ważne. Wpakowałem się w nałogi, nauczyłem się dzięki temu, jak działa ludzki umysł. Rozwaliłem pierwszy taki poważny związek, gdzie miałem poczucie, że już nigdy takiej kobiety nie spotkam, już w ogóle wszystko do dupy. Nauczyłem się na temat tego, jak działają moje emocje. Zobaczyłem, jak wiele miałem takich negatywnych schematów postępowania, których nawet nie widziałem, a które sprawiały, że to rozwaliłem, jak działała moja zazdrość. Jak działała moja niska pewność siebie, jak działało moje uzależnienie, na przykład poczucia własnej wartości od spraw związanych z seksualnością, no nie i tak dalej. Dzięki temu mogłem to odkryć. Naprawdę tysiąc, tysiąc tego typu rzeczy, więc na, na wszystkich porażkach się czegoś nauczyłem, i dzisiaj nie żałuję niczego, co się wydarzyło w moim życiu. I tak mówię na początku niczego bym nie zmieniał. Bo jest dobrze tak, jak jest, po prostu. I ja jestem dzisiaj szczęśliwy przede wszystkim z tego, kim się stałem. Nie tylko jak wygląda moje życie, ale po prostu jaką mam świadomość i kim się czuję. A te wszystkie elementy były składową. Ja, ja, ja się tutaj uśmiecham, bo jeszcze nawiązałeś do, do tego odbicie się od ja też pamiętam, jak odbiłem się od w cudzysłowie, bo ja miałem wiesz, wtedy 19 czy 20 lat. Ale akurat tak się złożyło, że w ciągu jednego dnia straciłem pracę. Straciłem mieszkanie, w którym miałem mieszkać, i nagle się okazało, że jestem bezdomny. Jeszcze auto, aha, jeszcze rozwaliłem wtedy swoim autem, auto mojego przyszłego teścia. Powiedzmy, nie? Więc to już w ogóle się tak złożyło. 20 lat, i, i też, też teraz miałem taką refleksję. I też tego, z tej perspektywy też nie traktuję jako porażkę, no tylko jako lekcję. Dlatego też od razu w tym pytaniu jest to, które obróciłeś w lekcję. Nie zadaję tego pytania, ale nie, mo, nie, nie mogę go nie zadać ze swojej perspektywy w kontekście związku. No bo też powiedzieli, że masz partnerkę, że jesteś w szczęśliwym związku i wiesz, na ile ta praca z podświadomością i rozumienie tego wszystkiego ułatwia budowanie właśnie przed szczęśliwego związku z twojej perspektywy, czy jakie, jakimi wnioskami, radami możesz się tutaj podzielić? Mhm. Ułatwia w, ogromne, w ogromnym stopniu, bo masz to niesamowitą moc, żeby zobaczyć, co ty naprawdę czujesz. Czyli wiesz, wychodzić z założenia, inaczej jestem fanem takiego ekstremalnego, ekstremalnej odpowiedzialności za swoje życie. Czy ja zawsze wychodzę z założenia, że jeżeli coś się w moim życiu dzieje, to ja to kreuję. Mogę to robić w poziomu nieświadomego, ale to ja do tego doprowadzam moimi decyzjami świadomymi czy nieświadomymi. No i powiedzmy, że masz sytuację, w której zauważasz, że coraz częściej się kłócisz albo na przykład no, nie zgadzasz się w jakiejś konkretnej materii. No więc wtedy możesz sobie wejść w ten tak zwany na przykład transhipnotyczny, przyjrzeć się temu, co naprawdę czujesz i odkryć źródło, dlaczego na przykład tak się czujesz wobec pewnej sytuacji w twoim związku. I okazuje się, że patrzysz przez pryzmat jakiegoś doświadczenia z dzieciństwa, przepracowujesz to w sobie i kiedy masz to doświadczenie, uświadamiasz sobie, co naprawdę to tobą zarządzało i usuwasz ten problem, patrzysz jeszcze raz na sytuację pomiędzy wami i widzisz zupełnie coś innego, niż widziałeś, wiesz, godzinę wcześniej. A to ci daje zupełnie inną paletę możliwości, bo jesteś w tej stanie od innej strony pogadać czy zrozumieć, że na przykład już nie ma problemu. Wiesz, masz, masz po prostu to możliwość, nie jesteś skazany na to. Plus rozumiejąc, jak działa twój umysł, w dużo łatwiejszy sposób komunikujesz się z innymi, bo zaczynasz na przykład rozumieć to, że ludzie czasami wierzą w to, co im się powie, ale nigdy nie podważają tego, co sami sobie w głowie poukładają, na co sami wpadną. Więc zamiast na przykład kogoś przekonywać czy zmuszać do przyjęcia twojego stanowiska, możesz użyć pewnej metafory czy historii, która pozwoli komuś po, połączyć kropki i samemu może wpaść na to, co chciałbyś tej osobie pokazać, no nie? Więc umijasz ego, które walczy z tym, żeby nie było żadnych nowych punktów widzenia i wprowadzasz tam pewną myśl. Tak jak na przykład w Incepcji w tym filmie, o to tam chodzi. Nie? Oni chcieli we śnie zainstalować komuś pewną ideę, czy on sam miał wpaść na pomysł, że chce tam sprzedać firmę, czy coś, no nie? Bo samo przekonywanie do niczego by nie doprowadziło. To jest doskonały film, który też znowu pokazuje, jak działa wiesz, umysł. Nie? Więc i, i dalej, jeżeli masz relacje i ty wiesz, jak twoje programy wpływają na postrzeganie tej sytuacji, to bierzesz poprawkę, że ktoś może, komuś się może odpalać pewien program, i on nawet nie jest świadomy. Przecież ta druga osoba nie chce dla ciebie źle. Ale z jej perspektywy nie ma innej opcji niż zrobić to, co robi, albo nie radzi sobie z pewnymi problemami. Więc wtedy też nie bierzesz spraw osobiście, nawet głębiej. Jeżeli rozumiesz naprawdę, co robi umysł, to przestajesz cokolwiek traktować osobiście. I wejdźmy w to głębiej. Zobacz, jak patrzysz w lustro, to widzisz tam jakąś, jak, jakąś wersję siebie, nie? Masz pewne wyobrażenie na temat tego gościa, nie? jakoś oceniasz jego wygląd, to jak sobie radzi, to jakie ma przekonania, jaki ma charakter, i tak dalej. Kiedy ja na Ciebie patrzę, to widzę zupełnie inną wersję, niż Ty widzisz, bo nie znam Cię tak dobrze, jak Ty siebie znasz. I każdy z oglądających, jak patrzy na Ciebie, to ma znowu kolejne wyobrażenie na temat Ciebie. Każdy z nas ma odrobinę inną wersję, a to oznacza, że jedyne miejsce, w którym Ty istniejesz, to w Twoja głowa. Bo nikt na całym świecie nie patrzy na Ciebie w ten sam sposób, w który Ty na siebie patrzysz. Więc ja tak naprawdę nie gadam z Tobą, tylko z moim wyobrażeniem na Twój temat. Więc jeżeli ja mam do Ciebie problem, to ja mam problem do mojego wyobrażenia na Twój temat, a nie do Ciebie. Jak to ci kliknie, to przestajesz osobiście traktować jakiekolwiek sprawy. Możesz się od tego zdysocjować, spojrzeć w boku i wyjść poza te wszystkie zakrzywienia naszej percepcji, te wszystkie programy i spojrzeć odrobinę bardziej świadomie. A kiedy patrzysz odrobinę bardziej świadomie. Masz dużo więcej pola, po prostu do działania, do popisu. Więc praca z podświadomością działa na wielu po prostu płaszczyznach. Nie tylko ty inaczej przetwarzasz swoje emocje, ale też inaczej po prostu zaczynasz patrzeć na świat i na ludzi, i masz więcej wolności w tym wszystkim. Zbliżając się do końca, chciałem Cię zapytać o trzy takie najważniejsze. Znowu to pewnie będzie ciekawe pytanie, nie rozbudowane z Twojej perspektywy, ale takie trzy najważniejsze życiowe. Czy zasady, według których postępujesz, czy takie, wiesz, one-linery, które gdzieś tam czasem sobie lubisz przypomnieć, które definiują, wiesz, to w jaki sposób funkcjonujesz yy, i wiesz, sprowadzają cię na ziemię, czy przypominają, yy, jak ta droga ma wyglądać, którymi możesz się podzielić? Wiesz, nie mam takiego kodeksu, który miałbym w głowie, ale jeżeli miałbym to wyciągnąć z siebie, na pewno pierwsza rzecz to będzie: wszystko się dzieje dla mnie, nic mi się nie przytrafia. Czyli wszystkie sytuacje, wszystkie okoliczności, które są dookoła mnie, są dla mnie. Mogę z nimi zrobić wszystko. Mogę na nie patrzeć jak na więzienie i problem, a mogę na nie patrzeć jak na dźwignię. I wierzę głęboko w to, że wszystko, co się w moim życiu dzieje, jest dźwignią, tylko nie zawsze będę umiał z niej skorzystać i nie zawsze jest to zgodne z moimi oczekiwaniami. No nie? To będzie pewnie druga rzecz. Oczekiwania kontra rzeczywistość. Jest to jest taka świadomość, że gdybym wiedział, jak dojść do miejsca, do którego chcę dojść, to już bym tam był. A skoro nie wiem, to znaczy, że droga dojścia tam będzie zupełnie inna, niż tego oczekuję, niż mi się wydaje. Więc wszystkie rzeczy, które są przeciwne do moich oczekiwań, to znowu dzieją się dla mnie i są po prostu dźwignią. Więc ja się nie zrażam, kiedy coś idzie nie po mojej myśli, tylko zastanawiam się, jak mogę na tym skorzystać lepiej, niż gdyby się to po prostu nie wydarzyło. Czyli wszystko jest po prostu dla mnie prezentem. No i trzecie: Nothing is what it seems. Czyli nic nie jest tym, czym się tak naprawdę wydaje na pierwszy rzut oka. Podstawowym problemem ludzkości jest brak świadomości. I to jest tak proste. Gdybyśmy wszyscy byli świadomi, co my naprawdę czujemy, co naprawdę próbujemy zrobić, co z czym mamy tak naprawdę skojarzone, od czego naprawdę uciekamy a, i kim naprawdę jesteśmy, to mielibyśmy zupełnie inny świat, w którym byśmy żyli. Więc zawsze patrzę w tej perspektywy, że to może nie być takie, jak mi się wydaje. Ten ktoś może nie być tym, kim mi się wydaje, że jest. Ta sytuacja może znaczyć coś zupełnie innego i ostatecznie ja mogę pewnych rzeczy w sobie nie widzieć i pierwsze miejsce, gdzie szukam winnego, to jest tutaj, no nie? Czyli czego nie widzę, co jeszcze potrzebuję zrobić, przez pryzmat czego patrzę, przez filtr czego patrzę, co mi zakrzywia rzeczywistość, w jaki sposób jeszcze potrzebuję się zmienić, żeby osiągnąć to, co chce osiągnąć. Ciekawość to wszystko spina. Ciekawość dziecka. To też ze mną trochę rezonuje, bo też z tą ciekawością dziecka, czy bardziej patrzenia przez pryzmat tego poznawania świata jako dziecko, lepiej się funkcjonuje, też ten koncept gdzieś praktykuje. Ostatnie pytanie. Umiejętność według bez której według ciebie nie można osiągnąć sukcesu, a może znowu trochę inaczej, no bo nie powiesz wszystkim, jak to wygląda u nich, ale jak to u ciebie, w sensie jaka była umiejętność czy cecha, która jednak sprawiła, że wiesz, się podniosłeś i że jest konsekwentnie tutaj... Programowanie podświadomości. Umiejętność wejścia do swojej głowy, zrozumienia, co ja naprawdę próbuję zrobić lub od czego uciec i wymiana schematu, według którego reaguję. Tyle i aż tyle. Cała reszta w konsekwencją tego po prostu. Paweł Wikik Pawlak z Inner Warsaga. Dzięki wielkie. Dziękuję pięknie, że mogłem się podzielić. Mam nadzieję, że będzie to przydatne. Jak najbardziej. Do zobaczenia kolejnego razu. Cześć.